Jesteście gotowi na kolejny odcinek 10 losowych osób buduje? Jeśli tak, to dzisiaj 10 naszych uczestników zmierzy się w wielkiej walce o najlepszą budowlę z filmu albo bajki! Czy będzie to Spider-Man, czy może Hannah Montana? Przekonacie się o tym tylko zostawiając łapkę w górę i oglądając ten film do końca! Wow, dobra! Oto przed wami nasi dzisiejsi uczestnicy! A dookoła 10 działek, na których zaraz powstaną najbardziej epickie budowle świata! Istnieje tyle różnych serialów, bajek i filmów, że nawet nie mam pojęcia, co oni mogą zbudować. Ale no cóż, za chwilę się przekonamy. To co, jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak, bo odliczamy. 3, 2, 1, start. Pozostało 30 minut do końca. Rozpocznijmy więc tą wielką walkę. A pierwszą rzeczą, która tutaj powstała, są te różowe nogi. Już się boję. Nie no, lepszego startu być nie mogło. Ile niby postaci z filmów, bajek i seriali ma różowe nogi? Mam nadzieję, że tylko jedna. Jeśli oni wszyscy by się zgadali i budowali wszystko w różowym kolorze, naprawdę byłoby źle. Mój mózg prawdopodobnie by tego nie wytrzymał. Na szczęście wygląda to, że jest całkiem bezpiecznie. Mamy tutaj już na starcie jakąś drogę. Tutaj jakąś brązową kulkę albo też kupę. Nie, mam nadzieję, że nie budujesz kupy. Czy jest jakiś film, w którym główną rolę odgrywa taka postać kupy? Dobra, o czym ja myślę? Przepraszam. Zajmijmy się lepiej tym, że nasza różowa postać ma już 4 nogi. Co oznacza, że chyba to będzie jakiś kucyk pony. Zapomniałem, że to w ogóle istnieje. O, albo jakaś świnia. Dobra, dobra, ale jednego jestem pewien. Radox855 buduje wielkiego SpongeBoba. I to mi się podoba, SpongeBob był spoko. A to co to będzie? Jakiś hobbit? On chyba mieszkał w jakiejś takiej norze, co nie? O, albo Shrek, ej! Shrek też mieszkał na bagnach w jakichś dziwnych norach. A coś czuję, że przez kolejne 25 minut się niczego nie domyślę. Ale liczę chociaż na to, że wy w komentarzach zgadniecie, co należy do jakiego filmu. Bo moja wiedza dzisiaj może okazać się niewystarczająca. Na przykład nie wiem, w jakiej bajce był wielki drewniany komputer. O, albo UFO. Chociaż nie, akurat UFO było w milionie filmów. Prawie w tylu, co wielkie muchomory. Tak, goście ewidentnie jest zafascynowany oglądaniem seriali o grzybach. Nie no, Kiemot, spoko, każdy ma jakieś inne zainteresowania, nie? Niektórzy oglądają filmy o superbohaterach, inni o grzybach. A jeszcze inni o kucykach pony. To będzie chyba najdziwniejszy odcinek w mojej historii. Ej, ale zaczynam porządnie zastanawiać się, co to może być. Bo ta chatka hobbita jest coraz ładniejsza i coraz bardziej wydaje mi się, że to jednak nie jest chatka hobbita. Bardziej zaczyna mi to wyglądać na jakiś wulkan, albo... Ej, albo w sumie na coś z parku dinozaurów. To też jest jakiś plan, co nie? Dziwne w sumie, że nikt nie zbudował jeszcze wielkiego pokebola. Nie wiem, ale u mnie to była jedna z pierwszych rzeczy, która przyszła do głowy. Myślałem o jakichś takich serialach i bajkach, które oglądałem w dzieciństwie. I od razu weszły mi jakieś pokemony. Ale może to ja byłem dziwny, że oglądałem pokemony, a nie krainę grzybów? O lol, gościu, co to jest? Był kiedyś jakiś taki film, co nazywał się Powrót do przyszłości, nie? I ten samochód wygląda, jakby był normalnie z niego. Ale równie dobrze może to być jakiś papa mobil? No co, no film o papieżu też wchodzą w grę. Ja na przykład zbudowałbym wielką kremówkę. Nie no dobra, za dużo. Wasze prace takie jak ta niszczą mi mózg i potem jest taki tego efekt. Ej, panie, ty gościu, bo ty budujesz SpongeBoba, co nie zauważyłem. Ale czy SpongeBob na pewno miał taki tułów? To nie było tak, że on miał tylko spodnie i głowę? Nie wiem, no ja się nie znam, ale sprawdzę. Ty no gościu, patrz. No ewidentnie tu są nogi, tu jest tułów, a tu jest wielka głowa. Ale można i tak, nie wnikam. Z takich wielkich zagadek ludzkości to chciałbym wiedzieć, co to może być. Jest tutaj jakiś wielki meteoryt, który spada na biały budynek. No wygląda na to, że to będzie jakiś koniec świata. Okej, ciekawe. Równie ciekawe jest to, co właśnie tu wybuchło przed chwilą. Słyszałem wybuch, ale on był chyba kontrolowany na szczęście. I bardzo dobrze. Widziałem już wiele różnych wybuchów w tej serii i wiele z nich nie było kontrolowanych. A część z nich wysadziła nawet całe działki przed tym, jakie sprawdziliśmy. Miutku, busia, puchatka. A, to jest to! Ja tu od 10 minut latam i myślę, co to będzie. O, to faktycznie wygląda jak miód. Totalnie bym na to nie wpadł. Oho, ho, i nawet będzie coś w środku. Nie mogę się doczekać tego, aż za kilka minut będę mógł sprawdzić te wszystkie prace dokładnie. Ehem, przepraszam bardzo, kim ty jesteś, co tutaj robisz? Skąd on się tu niby wziął? Jest coraz dziwniej, ja do końca jeszcze 7 minut. Musimy wytrwać to razem, bo potem wspólnie będziemy mieli najważniejsze zadanie. Wspólnie wybierzemy najlepszą pracę z tego odcinka. Wykorzystajmy ten ostatni czas mądrze. Na przykład spróbujmy zgadywać tego, czego jeszcze nie zgadliśmy. Chociaż ja tu chyba jeszcze niczego nie odgadnąłem. Jestem pewien tylko co do dosłownie kilku prac. Znaczy no w sumie wiem, że to jest My Little Pony i wiem, że to chyba miał być SpongeBob. Chociaż teraz po tym wszystkim to nie jestem tego pewien. O, to na pewno było z Kubusia Puchatka. A to chyba z Gwiezdnych Wojen, ale kozacki laser, stary. No i tu wiadomka z jakiejś krainy grzybów. Gościu zafascynowany muchomorami jest i tyle. Nie wnikam, co tam lubicie robić poza oglądaniem mojego kanału. Znaczy mam nadzieję, że lubicie oglądać mój kanał. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapkach w górę i subach.
pachnie? O, ja będę pamiętał o ostatecznym odliczaniu, ponieważ zostało tylko kilkadziesiąt sekund. I zaczniemy ocenianie. A pamiętajcie, że co najważniejsze, wraz ze mną musicie wybrać zwycięzcę. Dlatego będę czekał na wasze głosy, a my liczymy 3, 2, 1. Koniec czasu, koniec budowania. Zobaczmy więc, co przygotowali przez to pół godziny. Doceniam, że kilka zagadek już teraz się rozwiązało. I wiem już na przykład, że w tym miejscu mamy Shreka. Zresztą nie tylko w tym, bo obok tak samo. A więc zacznijmy sobie właśnie od tych dwóch prac. Pierwsza z nich to bagno Shreka zbudowana przez miseczkę. Jest ta toaleta, pasuje. To jest najsławniejszy toy w historii bajek. W jeziorku masz ukrytą dźwignię. O nie, boję się. Mam nadzieję, że ona nic nie odpala. Kliknij sprawdź za domkiem. No dobra. Co ja zrobiłem? Czy ja coś wysadziłem? Jest za domkiem. O, pasuje, jest jakieś wejście. Co ja robię? Czemu ja tu wchodzę? Okej, to był jakiś skarbiec z dorszami. Ale bardziej interesuje mnie to, co znajduje się w domku Shreka. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. O, z tego co widzę, Shrek jest wielkim fanem crafting table. Mógłby też tu trochę posprzątać, no. Jedzenie, o, ciekawe co jest Shrek. Co, Shrek jest surowe dorsze? Okej, tego o nim akurat nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że ten zielony ogr jest takim wielkim fanem dorszy. Ale to miło, nie? Bo ja też jestem fanem dorszy. Ale czas teraz na kolejną chatkę Shreka. Ej, dobra chwilę. Słyszycie tą muzyczkę? To jest naprawdę piosenka ze Shreka. O lol, mój mózg jest totalnie rozwalony. Oprócz tego chatka w sobie wygląda również przekozacko. Ale tym razem Shrek je nie dorsze, a łososie. Nie wiem, no goście ewidentnie chyba lubi jakieś ryby. Tego się po niej nie spodziewałem, ale cóż, człowiek uczy się całe życie. Jest też piękny kibelek w środku, nic nie ma, czemu ja tam wchodzę. To było obrzydliwe, co ja robię. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o jego bagienko. Jedno trzeba przyznać, praca pana Filipa jest epicka. Zresztą kurde, ale wszystkie prace są epickie. W tym również ta, która przedstawia Star Warsów, a dokładniej wybuch Alderaan. Cokolwiek by to nie znaczyło. Mamy dwa guziki, ładuj, odpal. Dobra, dobra, więc ładuję. Nic się jeszcze nie dzieje, ale odpalamy, let's go. I leci laser, co? Okej, tego się nie spodziewałem. Nie to, że jest laser, to jeszcze można odpalić go dźwigniami. Mogę zniszczyć każdą planetę, kiedy tylko będę chciał. O, albo już nie, bo chyba mi się zepsuł laserek. O nie, przepraszam. Co ja zrobiłem? Mam nadzieję, że Raven tego nie widział. Tak, 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 Raven, wszystko jest spoko, wszystko działa, nie wiem. O, działa, działa, znowu działa, jest dobrze. Uciekam stąd, póki jeszcze nie zauważył, że zepsułem. Dobra, dobra, ale jest jedna działka, o której marzę dosłownie od początku. Proszę państwa, oto żelazny kucyk pony. Czemu żelazny kucyk pony i czemu jest różowy? Znaczy, dobra, dobra, różowy jest spoko, ja szanuję. Nie muszę za wiele tłumaczyć, co to. Chyba, nie no, nie rozumiem, jest to kucyk pony, jest git. Kucyk jest zrobiony z myślą specjalnie o żelaznym. Kolorystyka doknesowa, ale jednak jest to kucyk. No powiem ci, że doknes by go chyba polubił. Stań na płytce po obejrzeniu pracy. Oj, nie, 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 nie. Ja nie dam się nabrać na takie proste sztuczki. Ewidentnie widzę, że w tamtym miejscu było TNT. Zamiast odpalać takie rzeczy, wejdźmy po prostu do środka i sprawdźmy, co my tutaj mamy. Skarbiec najwyższego żelaznego. Czemu środek jest jeszcze bardziej przerażający niż zewnętrzna część? No dobra, no skarbiec, no to trzeba przyznać. Chociaż nie wiem, czy tak powinien wyglądać skarbiec. Pierwszy raz w życiu widzę, żeby był różowy. O nie, kliknąłem to przez środek, nie chciałem. Ała, przepraszam. Czemu to zamiast wysadzić wielkiego kucyka pony, wysadziło pół mojej działki. Tej samej działki, którą później ja będę musiał budować do kolejnego odcinka. Sam sobie robotę dokładam najgorzej. Dobra, dobra, co tu wygląda bezpiecznie, jakby nie miało wybuchać? Widzieliście kiedykolwiek wybuchającego muchomora? No właśnie, to musi być bezpieczne. Witam, panie Kemocie. Muszę ci przyznać, że od początku tego odcinka myślę tylko o tym, jakie filmy ty niby oglądasz. Znaczy nie, no spoko, National Geographic jest fajnym kanałem. Załóż, załóż, co ja potrzebuję hełmu, żeby tam wejść? No nie, no bez jaj, tam nie może być aż tak niebezpiecznie. Dobra, niech będzie, zakładam diamentową zbroję. Wolałbym co prawda żelazną, ale jak nie ma innego wyboru, no to cóż, życie. Żelazo, okej, grzyb kryje w sobie żelazo, a do góry kryje w sobie zepsuty obraz. Co tu się właśnie teraz stało? O, to jest w ogóle sypialnia. Fajnie, fajnie, ale po co mi była ta zbroja? Ja myślałem, że ja będę walczył z jakimś bossem albo coś. Gościu dał mi stach bączki kostnej, ja nie wiem o co chodzi. Może mam tu trawkę urosnąć, ja cię najpierw grzyby, teraz trawka. Powiem wam tyle, ja się coraz bardziej boję tej pracy. Z jednej strony wygląda serio epicko. Nie no, w takim grzybie to ja bym sam chętnie zamieszkał. Ale z drugiej strony się jej boję. Tak jak boję się tej wielkiej szafy obok. Gdzie była taka szafa? O, powieści z Narni. Faktycznie było coś takiego. Tak, wiem, byłem na tym w kinie kiedyś bardzo dawno temu. Ej, i pamiętam, że to było coś takiego, że ta szafa kryła za sobą jakiś inny świat. Wchodziło się normalnie do niej, a w środku był wielki las. O, jakieś dziwne stwory. Ale to jest to stary. Totalnie nie wpadłbym na to, żeby zbudować coś takiego. Mega kozacki pomysł. Doktorze Nikczemniku, szanuję. Tymczasem
Tymczasem ja, który na początku myślał, że to jakiś drewniany komputer, w mojej głowie coś nie styka, okej? Zauważyłem to już bardzo dawno temu. Za to nadal nie zauważyłem, jaki może być temat tej pracy. Wiem tyle, że jest meteoryt, wiem tyle, że jest jakiś wielki biały budynek, ale na tym kończy się moja wiedza. Nie ma żadnej innej tabliczki, co? Musiałeś, naprawdę? Przestaje mi się to podobać, to nie było miłe. To nie miał być Kevin sam w domu i jego pułapki, tylko jakiś meteoryt. Dobra, jak to bezpiecznie przejść? Halo. Okej, okej, jest git. Pociągnij dźwignię nad tobą, nad budynkiem. Spoko, loko, ale ja nadal nie mam pojęcia, co to jest. Znajdź skrzynię i odpowiedz na pytanie. Jest coraz gorzej, nie ma opcji. Gościu, daje mi jakieś zadania. Każe klikać dźwignię. Coś jeszcze? A, no jeszcze mnie zabija, zapomniałbym. Dobra, dobra, na początku zróbmy zadanie numer jeden. Klikam tę dźwignię i zobaczmy, co ona robi. Nie, nie, nie chciałem tego zrobić, przepraszam, stary. Manik, co jest z tobą nie tak? Ale nadal nie wiem, gdzie jest ta głupia skrzynka. Może jak więcej poklikam, to ją odkryję. O, nie, żałuję tego, co zrobiłem, przepraszam, sorry. Ja, coś wydaje mi się, że tej skrzynki już nie znajdę. Coś mi się wydaje, że ją wysadziłem w kosmos. No cóż, w takim razie jeszcze więcej. A co mi tam? To co, dla odmiany może coś niewybuchowego? X Valeria zbudowała miód Kubusia Puchatka. I po coś na samym starcie dała mi cały stak koksów. Mam nadzieję, że to nie jest aluzja do tego, że to będzie wybuchać. Na początku sprawdźmy więc, co mamy tutaj. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Skarb, o, dzień dobry. Normalnie w każdej pracy jest skarbiec. Jest też zejście na dół. I fabryka dorszy. Ale to i tak nadal nie wszystko. Po kątem oka zauważyłem, że zaraz za tym miodem jest kilka trapdorów z napisem nie wchodzić. Okej, nie wchodzić prawdopodobnie znaczy tyle, że musimy tam wejść. O nie, 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 proszę, woda. Żyję, żyję, ale po co, nie. Dziękuję bardzo za kolejną śmierć do kolekcji, doceniam. Nadal wam mało mojego umierania, naprawdę. Dobra, jeszcze dwie prace, jeśli w nich też zginę albo wybuchnę, to ja naprawdę chyba usuwam tę serię. SpongeBob kanciasto porty, wejdź od tyłu, w sensie, że gdzieś tutaj, tak? Tu jest wejście, dzień dobry, szukam. Co to jest, stary, jakiś parkour? Nie byłem na to gotowy, czemu ty mi to robisz? Dobra, póki co żyję, więc jest git. I takim oto cudem dotarłem do głowy. Wejdź, no dobra, wchodzę. O nie, coś wybucha! Wiedziałem, że to się tak skończy, proszę, nie, tylko nie to! Ha! Uratowałem się i wszedłem do pomieszczenia z logiem McDonalda. Nie, taki ratunek to mnie nie pociesza. I zepsułem mu całą głowę i nie, jeszcze spadłem stąd! Dosyć! Która to już moja śmierć na odcinku z bajek? To miał być bezpieczny temat, no co można robić w bajkach? Umówmy się, w bajkach prawie nikt nie umiera. Ale w mojej, z tego co widzę, umieram tylko ja i to 5 razy. Dziękuję, doceniam, ostatnia praca. I jest to budowla z szybkich i wściekłych. Zrobił ją złoty stawni i mamy samochód, który zajmuje 2 pasy. To chyba jest nielegalny, stary. Ale że to można do niego wejść i w nim zamieszkać? Niestety nie jest to papa mobil, a szkoda. A domy to tylko i wyłącznie atrapa. Ej, no dosłownie jak w prawdziwych filmach. A nawet wybuchy będą takie same. Dobra, lecimy z tym koksem. To była ostatnia praca z tego odcinka. A więc teraz czas na was, abyście wybrali, która z nich była według was najlepsza i która powinna wygrać w tym temacie. Głosujcie koniecznie w komentarzu, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Siema! Wow, a przed sobą masz właśnie teraz 2 filmy. Jeśli nadal mało ci tej serii, to po prawej stronie masz ostatni odcinek. Wbij koniecznie, bo był serio przekozacki. A my widzimy się jutro albo pojutrze. Dobranoc.